Nie pozbawia możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej. Zgodnie z artykułem 101 ustęp 1 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym każdy, czyli interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego, podpisał prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Jamstoku Stanisław Srocki. To jest skierowane pismo do informacji, jak gdyby też dla Rady, bo to dotyczyło generalnie uchwały Rady Miejskiej. To jest, rozumiem, przez pana Kazimierza Haponia, także mój wniosek do pana Kazimierza, żeby następnym razem, jak będzie, nie wiem, skarżył uchwały, żeby jednak bardziej zapoznał się z interpretacjami kolejnych skarżonych. I to dziękuję. Proszę bardzo. Na ostatniej sesji pan był uprzejmy, zawiadomić radnych, że oto są uzasadnienia do uchwały podatkowej. I na tym się skończy. Zgadza się? Proszę mi wytłumaczyć. Na ostatniej sesji pan był uprzejmy, na końcu sesji radnym przekazać informację. Oto są te uzasadnienia do uchwał podatkowych. Na końcu sesji, jedyne tak. Co, to ustalaliśmy... Jest to w nagraniu. Momencik. Nie, żeby wyjaśnić tą sprawę. Na ostatniej sesji do protokołu dostałem wniosek od burmistrza o wpisaniu w protokół. To chyba trochę się nie rozumie. I wniosek burmistrza przyjąłem do protokołu, rada przegłosowała. Chyba się nie rozumiemy. W każdym razie ja to zrozumiałem i tutaj koledzy zrozumieli to, że pan przedstawił uzasadnienie do uchwały, która była podjęta miesiąc temu. To chyba pan nie zrozumiał. To było dołączone do protokołu, a nie ja. Także pani Kazimierzu, proszę nie wprowadzać czy mieszkańców, czy radnych w błąd. Dobrze. Odnośnie zamieszania nie będę robił, tylko że mamy odnośnie do uchwały. Została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, bo bez uzasadnienia. Radni nie otrzymali uzasadnienia do uchwał. To jaki jest nadzór. To już słyszeliśmy. Wojewoda niedobry, Rio niedobre. Proszę pana, nie, to jaki jest nadzór? To jest fakt, że jest dobrze wszystko jak dobrze. Ponieważ tam mam możliwość odwołania się do sądu, więc ja będę uprzejmy odwołać się do sądu w tej sprawie. Tyle na ten temat. Dziękuję, żeby mnie mieszać. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, mam pytanie w sprawie wywozu śmieci. To jest później mieszkaniowe, które liczy 3,5 tysiąca mieszkańców. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z obecnej firmy, która wywozi śmieci w Wasilkowie. A po drugie, czy państwo wzięli pod uwagę wywóz śmieci w ruchu kabaretowym, żeby to zwiększyć tą ilość. Nie 4 razy w roku, tylko zwiększyć na przykład do 6 razy czy 7 razy w roku. Do tej pory mieliśmy 4 razy do roku i tak w przetargu było też 4 razy do roku. Każdy z mieszkańców oprócz tego może osobiście zawieźć do przodu, czy to transportem jakimś wynajętym, czy swoim transportem, rzeczy wielkogabarytowe, które może tam zostawić. I taka jest zasada we wszystkich gminach. My tutaj nie tworzymy żadnych nowych zasad, nowego prawa. Myślę, że 4 razy, czyli raz na kwartał, jest to spokojnie wystarczające. Panie burmistrzu, proszę, poruszam po raz kolejny ten temat, ten problem, tak? 4 razy w roku we spółdzielni to jest za mało. Przywożą nam meble różni ludzie, stawiają pod kontenerem, my je jako spółdzielnia zbieramy, my jako spółdzielnia musimy za nie zapłacić, jako mieszkańcy. Mieszkańcy domów jednorodzinnych za to nie płacą, a spółdzielnia płaci. Dziwię się,
Też teraz dla spółdzielni to jest za mało. Nie mamy gdzie tego składować. Chyba że gmina wydzieli nam teren do składowania tych śmieci i my ich będziemy składować, bo my nie mamy z jego terenu. A zgłaszałem ten problem kilkakrotnie. Szanowni Państwo, my, tak jak powiedziałem, żadnych nowych praw nie będziemy dla spółdzielni ustanawiać i żadnych nowych. Przetarg został już, można powiedzieć, rozstrzygnięty. Zasady były proste i tak jak powiedziałem, w innych gminach jest bardzo podobnie. Spółdzielnie mogą wozić wielkogabaryty do Pszoku, tak samo jak inni mieszkańcy. My tutaj, szanowni Państwo, nie będziemy żadnych podmiotów bardziej tutaj stawiać. Panie Burmistrzu, ale spółdzielnie mieszkaniowe też mieszkańcy, tak? Te gminy. Dlaczego my jako spółdzielnia, jako mieszkańcy, gdzie bierzemy swoim sprzętem, wszystko wywozimy te śmieci i jeszcze każą nam za to zapłacić. A pan, gdzie musiał mieszkać w Basilikowie, musiał zabić mu pan swoim sprzętem, pan za to nie płaci. To nie rozumiem, czy się rozumiemy. Każdy, nawet spółdzielnia, jeżeli ma wielkogabaryty i zawiezie do Pszoku, to powinno zostać przyjęte bezpłatnie jako od mieszkańców. Jest taka sytuacja, bo pan mówił o tym na komisji, ja tą sprawę wyjaśniłem. Kierowca pana samochodu mówił, że to są śmieci ze spółdzielni. Nie od mieszkańców spółdzielni, tylko ze spółdzielni, czyli z administracji w tym sensie. I dlatego te śmieci były inaczej przyjmowane. Ale to nie jest wina tych osób, które przyjmowały w Pszoku, czyli w czyste środowisko, tylko osoby, która przywoziła tym samochodem i powiedziała, że to są śmieci ze spółdzielni mieszkaniowej jako administracji. Bo oczywiście trzeba odróżnić spółdzielnię jako instytucję i firmę i mieszkańców, którzy takie śmiecie wielkogabarytowe dostarczają. I tu mamy dwa oddzielne podmioty. W związku z tym to, co mi zostało dzisiaj przekazane, to właśnie ta sytuacja, gdzie pracownik czy kierowca powiedział, że to są właśnie wielkogabaryty, ale właśnie z firmy, z spółdzielni. Panie burmistrzu, to miałem się teraz prawo. Nie wiem, to może mój pracownik, może pracownik tego wysypiska. Panie burmistrzu, za zieleń płacimy, za wywóz zieleni, gdzie też prosimy prawniki, prosimy dla mieszkańców, prosimy krzewy, musimy zapłacić. Nie przyjmują do tego zadania, mogę pokazać fakturę. Czy spółdzielnia też nie posiada krzewów, tak, w budynku. Prosimy to na terenie gminy i teren spółdzielni. Prosimy, też musimy zapłacić, za wielkogabaryty też musieliśmy zapłacić. Teraz zbieramy je, zrobiliśmy sobie wysypisko, niebezpieczne dla ludzi, dla wszystkich. Musimy to wychodzić. Jeżeli pan burmistrz mówi, że już czas jest inny, temat, to ja zobaczymy. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak króciutko bym chciała. W dniu dzisiejszym złożyłam na ręce pana burmistrza wypowiedzenie mojej umowy o pracę. I chciałabym tak króciutko po prostu podsumować ten okres czasu, kiedy byłam szefem Miejskiego Ośrodka Animacji i Kultury w Wasilkowie. Mogę? Od połowy kwietnia miałam taką sytuację, że był projekt z Narodowego Centrum Kultury, Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne. Ten projekt był, ten wniosek jakby o projekt był złożony i przyznane były środki w listopadzie 2015 roku na kwotę 7,5 tysiąca złotych na realizację pierwszej części zadania. Chodziło o przeprowadzenie badań, jak również diagnozy ukazującej postrzeganie przez mieszkańców gminy obecnej kultury, czyli do 2015 roku oraz ich oczekiwania wobec przyszłych działań jednostki MOAK-u. Ja tylko tak z grubsza powiem o ważniejszych rzeczach. Niestety projekt powinien zostać uruchomiony w styczniu, nie został uruchomiony w styczniu. Udało nam się jakby w miesiącu kwietniu, zwracając się do Narodowego Centrum Kultury, że uruchomimy w opóźnionym jednakże terminie, jednak zrobimy to jakby rzetelnie. Obroniliśmy tą kwotę, jak również przeprowadziliśmy z Fundacją SocLab wywiad środowiskowy, uruchomiliśmy ankiety i również przygotowaliśmy diagnozę. Diagnoza jest dostępna w wykazie Narodowego Centrum Kultury, również w serwisie www. Następnie Miejski Ośrodek Animacji Kultury zgodnie z programem Stworzył uruchomił konkurs na inicjatywy lokalne w gminie Wasilków. Łącznie do tego konkursu stanęło 15
16 inicjatyw, niezależna komisja konkursowa wybrała 4. Przeprowadziliśmy również pomyślnie pierwszy etap zadania, następnie złożyliśmy wniosek na drugą część realizacji zadania na kwotę 22 tysięcy złotych i wspólnie, mówię wspólnie, bo chodzi mi też o inicjatorów, czyli o mieszkańców tych poszczególnych projektów kulturalnych, wspólnie od sierpnia do listopada w naszej gminie zostały uruchomione inicjatywy i warsztaty, i tak w Studziankach warsztaty archeologiczne, w Wasilkowie Stary Śpiewnik z dawnych lat, były to warsztaty śpiewu churalnego, odbył się również koncert finałowy, Wasilkowska Krajobraźnia, czyli warsztaty fotograficzne i wystawa wielkoformatowych zdjęć w przestrzeni naszego miasta oraz Napisz to pięknie, warsztaty kaligraficzne i wystawa pracy. Na wszystkich warsztatach i podczas koncertów i wystaw mieliśmy spore zainteresowanie. Łącznie w projekcie udział wzięło blisko 600 osób. Wkład finansowy ośrodka wyniósł w pierwszej części 500 zł, w drugiej części 1949 zł. W tym programie to inicjatorzy mają jakby swoje pomysły, pasje i oni przy wsparciu merytorycznym ośrodka kultury to realizują, natomiast to ośrodek kultury rozlicza, pozyskuje. Uważam, że to jest naprawdę świetny jakby pomysł, żeby ewentualnie w przyszłości spróbować może to realizować z budżetu Miejskiego Ośrodka Animacji i Kultury. Efektem jakby tego programu jest to, że przy Miejskim Ośrodku Animacji i Kultury zawiązała się również nieformalna grupa wolontariuszy pomocnych przy innych wydarzeniach artystycznych. Również Wasilkowska Krajobraźnia od stycznia rusza jako grupa fotografików, pasjonatów z terenu gminy Wasilków, którzy będą spotykać się cyklicznie na warsztatach, sesjach plenerowych w Wasilkowie. W planach jest również kolejna wystawa, może publikacja. Myślę, że to jest świetny materiał, przede wszystkim taki dokumentalny, którego no, brak było do tej pory w Ośrodku Animacji i Kultury. Kolejny jakby zamysł tej inicjatywy, ale to już zobaczymy, czy to będzie realizowane, to jest uruchomienie chóru miejskiego i no i ewentualnie uruchomienie ze swoich jakby funduszy tego konkursu. Szanowni Państwo, obecnie Ośrodek Kultury ma uruchomionych łącznie 20 zajęć warsztatowych w przeróżnych świetlicach plus 3 zespoły wokalne. Są to malwianki, wasilkowianki i dąbrówki. Od października uruchomiłam o 7 zajęć więcej niż to było w roku ubiegłym. Podyktowane to było po prostu jakby oczekiwaniem mieszkańców i zapotrzebowaniem na ich dostęp do takich form warsztatowych. Wbrew pozorom koszta jakby tutaj nie wzrosły, bo na przykład mamy taki przypadek, gdzie wystarczyło udostępnić świetlicę, zakupić sprzęt rekreacyjny, lekki, do ćwiczeń w kwocie 200 zł, a że tak powiem grupa zapaleńców sama sobie załatwiła bezpłatnie profesjonalnego instruktora. Nasze najmniejsze grupy liczą od 10 osób, największe grupy warsztatowe, zajęciowe to jest 20 osób. Zaznaczam, że wszystkie nasze zajęcia w ofercie są zajęciami bezpłatnymi. Mamy dwie grupy teatralne w Jurowcach, od października nowa grupa teatralna działa w Dąbrówkach. Mamy też wprowadzone nowatorskie metody warsztatowe, nowatorskie metody pracy, czyli jak gra na ukulele w Wasilkowie, która jest kontynuowana, oraz na przykład balet gra na bębnach w Studziankach. Program zajęć na bieżąco mogą Państwo sprawdzać na stronie Ośrodka Kultury. Szanowni Państwo, w czerwcu udało mi się pozyskać kwotę na Ośrodek Kultury w kwocie 15 900 zł od sponsora. Celem zakupu profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Teraz MOAK jest wyposażony w nagłośnienie, oświetlenie, w tym mikrofony, miksery, statywy, w taki sposób, że samodzielnie może obsługiwać wydarzenia w przestrzeniach, salach, tak mniej więcej do około 300 osób. Sprzęt świetnie będzie się również sprawdzał w plenerze na mniejszych wydarzeniach, jak chociażby wypróbowaliśmy go już na Dożynkach w Studziankach, czy Olimpiadzie Rodzinnej na Orliku. Od połowy kwietnia zorganizowaliśmy więcej niż w roku ubiegłym, bo aż łącznie 35 wydarzeń. Były to wydarzenia zorganizowane wyłącznie przez Ośrodek Kultury, bądź na przykład przy współorganizacji. Współorganizacja oznacza, że Ośrodek Kultury dzielił się z innym podmiotem, partnerem, organizacją wydarzenia w taki sposób na przykład, że był odpowiedzialny za obsługę techniczną, organizację promocji, bądź udostępniał salę, zapewniał na przykład artystów, a partner zapewniał na przykład, nie wiem, część poczęstunkową czy upominki w konkursach. W
forma organizacji wydarzenia, właśnie ta współorganizacji spotkała się jakby z takim dobrym odzewem ze strony jakby fundacji i stowarzyszeń czy sołectw działających na terenie gminy i myślę, że jest wartościową formą jakby współpracy, którą można będzie realizować w przyszłości. Przy organizacji przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury Wydarzeń zaczęliśmy pozyskiwać również wsparcie sponsorów i partnerów, zarówno finansowe, jak też rzeczowe. Rzeczowe, nie wiem, chociażby taki przykład zaprzyjaźnionego ośrodka kultury, na przykład nie wiem, udostępnienie chociażby podestów scenicznych na wydarzenie, których no my niestety w MOAK-u jeszcze nie mamy. Udało nam się też graficznie urozmaicić Gazetę Wasilkowską. Mamy też lepszy odbiór Gazety Wasilkowskiej i tak jak to było wcześniej, bo sprawdziłam to dokładnie, przy nakładzie 400 egzemplarzy nie mamy już zwrotów po na przykład 100 czy 150 sztuk, tylko mamy po 10 sztuk na przykład zwrotu. W związku z tym, że zmieniliśmy formę troszeczkę graficzną, zainwestowaliśmy też w lepszy papier, wzrost nam koszt w druku, natomiast nie o wiele, bo to jest tam 400-500 zł, w zależności jakie to jest wydanie, ale też pozyskujemy reklamodawcę od 1 do 3 do każdego wydania gazety i tutaj jakby spokojnie wychodzimy na plus. Żeby ukrócić jakiekolwiek spekulacje, złożyłam wypowiedzenie, bo jest to podyktowane moimi sprawami prywatnymi, natomiast zgodnie jakby z umową, która mnie obowiązuje, jeszcze jestem dostępna na jednostce do stycznia, więc jeżeli będą Państwo mieli jakieś zapytania, bądź będą Państwo zainteresowani czymś, szczególnie tutaj jakby moje takie strony Rady Miejskiej, tak, zapytanie, no to oczywiście ja jestem do Państwa dyspozycji do 30 jakby 1 tutaj stycznia, postaram się w miarę na bieżąco odpowiedzieć, jeżeli coś tam będzie Państwa jeszcze interesować. W styczniu z wydarzeń, które są jakby zaplanowane, to na pewno mamy koncert kolęd oraz projekcję komedii romantycznej Planeta Singli, jak również 2 razy Jasełka przy współpracy z parafią Świętej Wodzie oraz sołectwem w Sochoniach. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować za możliwość współpracy jakby z Państwem, szczególnie chciałabym Panu Burmistrzowi, jak również Zarządowi podziękować za możliwość współpracy, za Państwa otwartość, jeżeli chodzi o działania kulturalne i taką też kreatywność i pomoc w przygotowywaniu tych wydarzeń i jeszcze raz zaznaczam, jeżeli będą jakieś zapytania, to zapraszam na nadrzeczną. Osobiście, jako burmistrz będę miał jeszcze okazję nieraz rozmawiać z Panią Dyrektor i zrobić to osobiście, ale skoro Pani Dyrektor poinformowała na sesji, więc ja publicznie też chciałbym bardzo podziękować za ten wkład, który zrobiła, za wyprowadzenie MOAK-u jakby, już można powiedzieć, na prostą, za to, że pokazała, że w Wasilkowie można profesjonalnie robić do różne imprezy i że jest nadzieja, że MOAK odbije się od dna i będzie mógł funkcjonować. Natomiast osobiście Pani Agnieszce życzę realizacji swoich pomysłów i dalszej współpracy na innej płaszczyźnie. Dziękuję. Dziękuję. Moje nazwisko Dziekoński. Ja chciałbym tylko nawiązać tu do wystąpienia Pana Zaleskiego, dobrze? Panie Zaleski, był Pan Przewodniczącym poprzedniej Rady Miejskiej. Zwrócił się Pan do Pana Burmistrza o udostępnienie raportu Rio i odpowiedzi Pana Burmistrza na to. To powiem Panu, że ja też wystąpiłem o coś takiego. Miejscem do tego to powinno być nie tam wasilków.pl, tylko BIP wasilków.pl. Tak, na stronie wasilkowskiej jest BIP. BIP, tak. I w tym miejscu tam jest taka zakładka, gdzie według mnie powinien, bo to jest być udostępnione, a trzeba każdy się zwracać. To już, żeby Pan Burmistrz się nie trudził, to ja Panu mogę przesłać, bo dostałem odpowiedź, wprawdzie po małych takich trudach, bo Pani, która rozpatrywała mój wniosek, gdzie zostałem zarejestrowany, zadała mi pytanie, żebym bardziej sformułował, o co jej chodzi, więc ja nie odpisałem tej Pani, mam tu zresztą kopię mego maila, że nie wiem, jak bardziej sformułować, chodzi mi o raport Rio i
pokontrolny i odpowiedź pana burmistrza, to ja panu to mogę przesłać. Ja natomiast mówię, wracając... Ja mogę też dotrzeć, tylko ja uważam, że mieszkańcy wszyscy powinni do tego mieć dostęp. Dlatego ja też powinienem, tu pana w pełni popieram. Jest ta zakładka, to chyba jest po to, żeby tam to zostało umieszczone. Zresztą tam sądzę, że nie ma, bo przejrzałem ten raport, nie ma tam wielu takich rzeczy. No niektóre są, chociaż w różnych punktach niektóre są tam śmieszne, 10 zł, ja byłem na poprzedniej radzie i tu był śmiech z tych 10 zł, chociaż tam jest taka kwota 8 tysięcy złotych, na którą pan burmistrz nie odpowiedział, ale to już pomijając to. Wracając natomiast, no przykro mi, że akurat to się zbiegło, bo to jest pytanie, czy to pana burmistrza, czy jako jednostki nadzorującej, czy do pani Przedlackiej, która dzisiaj tu złożyła rezygnację. Przykro mi o tym mówić, że tak akurat w takim momencie się stało. Ale proszę państwa, myśmy jako Rada Rodziców zwróciliśmy się do MUAK-u, a to zresztą przeczytam tylko kawałeczek. Paragraf 8. Zakres działalności. Celem działania MUAK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy Wasików oraz animacja rozwoju aktywności społecznej mieszkańców. Już to dalszych punktów nie będę cytował. Zwróciliśmy się o pomoc w organizacji Mikołajek w Szkole Podstawowej przy ulicy Polnej. Proszę państwa, dostaliśmy odpowiedź, że to znaczy, no nie ma pieniędzy, my rozumiemy, to tam te odszkodowania są różne i tym podobne rzeczy. Zorganizowaliśmy to własnym sumptem, angażując kilkudziesięciu rodziców, kilkudziesięciu, którzy poświęcili swój czas. Tu zresztą do radnych padło zaproszenie, to była dalsza kontynuacja w kościele. Natomiast nasze zdziwienie było wielkie. Tu do radnych pod ocenę moralną. Jeśli dowiadujemy się 3 dni, gdzie MUAK wiedział, że ta impreza odbędzie się 6, dowiadujemy się 3 dni bodajże ten, że MUAK organizuje Mikołajki w szkole, gdzie wcześniej nie było odzewu. I tutaj, jak pani Przedlacka tu mówi, że można udostępnić i sprzęt nagłaśniający. Myśmy to wszystko we własnym zakresie, sumptem rodziców. I sprzęt nagłaśniający organizowaliśmy, różne efekty dodatkowe, a tu ze strony nie było pomocy. A to przecież też są nasze pieniądze podatników, z którego to jest organizowane. To tylko pod ocenę moralną takiego zachowania poddaję. Nic więcej. Dziękuję. Przepraszam, bo chcę jedną rzecz sprostować. Po prostu się dowiedziałem, że ja byłem zaproszony na jakąś imprezę, na której nie byłem. Ale nie byłem zaproszony. Ale w szkole pan był, proszę powiedzieć. Czy mogłabym? Na byłem. Czy mogłabym? Nie, myśmy, przepraszam panie przewodniczący, myśmy mieli spotkanie z klubami i do każdego klubu wystosowaliśmy. Powiedzieliśmy, że to nie tylko w szkole, ale również u proboszcza, bo zbieraliśmy datki na opokę, żeby rodzice organizują to przedstawienie. I tutaj myśmy się spotkali z i był wysyłany mailem na adresy zamieszczone na stronie BIP-owskiej. Do wszystkich radnych, a na spotkaniu bezpośrednio daliśmy zaproszenie. Tu może pan Semeniuk, tu pani Jocz, pani ten potwierdzić z obu klubów, akurat nie w pełnym składzie to były, ale takie zaproszenie zostało wystosowane do przedstawienia, które odbywało się w kościele. A mailem zostało wysłane. Wiemy o tym, że jest problem, bo myśmy pytali, co się dzieje, bo to są podane skrzynki, oficjalne skrzynki na stronie Urzędu Miejskiego. Podejrzewamy, które są zapchane. Należy zwiększyć chyba objętość tych skrzynek. To nie jest nasza wina, że tak to funkcjonuje, a nie inaczej. Chciałabym się ustosunkować tutaj do pana jakby wypowiedzi. Z informacji, które jakby ja posiadam. Ośrodek Animacji i Kultury nie mógł wcześniej, jak przychodziłam na budynek, pochwalić się aż taką fajną współpracą między stowarzyszeniami, fundacjami, sołectwami i tak dalej. To nie jest też tak, że ja nie jestem chętna do współpracy, czy nie otwarta na współpracę. Tylko drodzy państwo, proszę też zrozumieć, że Ośrodek Kultury jest jednostką, która jakby działa samodzielnie. Ma pewien swój, po pierwsze, jakby też program merytoryczny działania. Odniosę się jakby do tej sytuacji. Jeżeli państwo, może tam po prostu też powiem,
Tak, zabrakło też pisma. Państwo byli w Ośrodku Kultury, Państwo wcześniej też byli, wiem, że w urzędzie, tak? Ja dostałam informację od moich pracowników, bo ja z Państwem nie rozmawiałam osobiście. Dostałam informację taką, że Państwo potrzebują jakiegoś wsparcia, zapotrzebowania odnośnie tego jakby wydarzenia, tak? Natomiast mowa była bardziej o wsparciu finansowym. Może coś tam nie zagrało, pojęcia nie mam, za to mogę jakby tylko tutaj przeprosić, bo Państwo ze mną nie rozmawiali osobiście. I teraz powiem Państwu tak. Ja nie mogę udzielać od tak sobie wsparcia finansowego, bo nie od tego jest jednostka. Sprzęt Ośrodka Kultury z całym szacunkiem to jest też własność ośrodka i on też nie może być sobie gdzieś tam tak udostępniany. My wchodzimy we współorganizację wydarzenia, podpisujemy stosowne porozumienia i tutaj pewnie, żebym może miała ten sygnał wcześniej, może byśmy dłużej porozmawiali. Drodzy Państwo, też dysponuję na Ośrodku Kultury ekipą ja plus dwie osoby, tak? Nasz czas pracy też jest taki, a nie inny. My pracujemy weekendy, ja muszę też mieć możliwość oddawania czasu pracy wolnych, na przykład, czy ewentualnie dni przepracowanych weekendowych pracownikom i tak dalej, i tak dalej. No nie jesteśmy jednostką, która dysponuje aż takim, że tak powiem, nakładem i środków finansowych, i osobowych. Natomiast dziwi mnie jedna rzecz, bo jeżeli rozmawiałam z panią Jolą przez telefon, bo ja się o tej sytuacji w ogóle dowiedziałam z miasta, odnośnie tego, że mój pracownik został lekko, że tak powiem, zbeształy publicznie, w miejscu publicznym za tą sytuację i zadzwoniłam do pani celem wyjaśnienia tej sytuacji, tak? Rozmawiałyśmy przez telefon, przyznałam się do tego, że może coś tam nie zagrało, przyznałam się, przeprosiłam, że pracownik obiecał, że zadzwoni, nie zadzwonił i zarówno ja, jak i pani... Ja prosiłam o kontakt telefoniczny dyrektora NOAK-u. Dobrze, ale... W ciągu półtorej miesiąca nikt do mnie nie zadzwonił. Zadzwoniła pani dopiero do mnie. Dowiedziałam się sytuacji w sekretariacie. Jak swoje ogłoszenie o Mikołajkach Do naszych Mikołajek jeszcze wrócę, dobrze? W szkole, ja zaraz to wyjaśnię od razu. W szkole, jak zostało powieszone ten, ja akurat przy tym byłam i poprosiłam pani pracownika, żeby podziękował w imieniu rodziców zaangażowanych kilkanaścioro osób, kilkadziesiąt osób w Mikołajki, że robicie imprezę tak naprawdę dwa dni przed nami, nawet się z nami nie kontaktują. Rozmawiałyśmy przez telefon, wydawało mi się, że panią przeprosiłam, że wyjaśniłyśmy jakby sobie tą sprawę celem jakby współpracy na przyszłość, tak? Natomiast wrócę jeszcze raz. Ja nie zorganizowałam tej imprezy jakby sama sobie. Ja nie organizuję też imprezy z dnia na dzień. Wydarzenie było przemyślane, musiało się odbyć w sobotę, było adresowane do mieszkańców jakby młodszych i starszych całej gminy, nie tylko... ogłoszenie w radiu i dla wszystkich. Dobrze, ale jeszcze, ale ja nie weszłam też do szkoły podstawowej bez konsultacji z panią dyrektor szkoły podstawowej. Pani dyrektor szkoły podstawowej też mi jakby nie uczuliła, że coś tam się dzieje. Proszę też jakby zrozumieć, bardzo dużo osób zwraca się do nas jakby o pomoc, tak? Przyszłam do Ośrodka Kultury, było bardzo dużo próśb o tak zwaną pomoc finansową. Wyjaśniłam, jak działa Ośrodek Kultury. Do tej pory jakby wyjaśniam, że no nie jest to, drodzy Państwo, po prostu jednostka, z której ja mogę wyciągnąć po 100 czy 200 zł, czy Państwa wspomóc, albo na przykład z dnia na dzień przekierować swój zespół ludzi do tego, żeby na przykład Państwa wsparł, tak? My przy zastanej sytuacji finansowej w Ośrodku Kultury i przy jakby tych karach, sami z czystym sumieniem przyznaję się, wchodzimy we współorganizację, szukamy partnerów, sponsorów i tak dalej. Ja dostałam też o pani w dniu dzisiejszym taką informację ustną, bo pani była u mnie też w ośrodku, z prośbą o to, żebym wyszczególniła i wypunktowała na przykład, jak to finansowo wyglądała organizacja wydarzenia 6 grudnia. Chociaż wiem, że nie do końca powinnam taką informację udzielać, ale nie mam problemu, poprosiłam tylko o zostawienie pisma, więc pani jakby taką informację udzielę. Do tej pory oprócz państwa nie została, że tak powiem, żadna osoba czy żadne stowarzyszenie odesłane kolokwialnie jakby z kwitkiem. Jest mi bardzo miło, że tak dużo osób zaczęło przychodzić i walczyć gdzieś tam też o tą naszą współpracę z Ośrodkiem Kultury, no ale mówię, my jesteśmy też zespołem trzyosobowym. Ja nie zawsze jestem w stanie oddzwonić na każdy telefon. Mnóstwo miałam takich sytuacji, że osoby wchodziły do środka i mówiły, no jak to dzisiaj nie ma pani dyrektor? Nie, no jest w terenie, no bo my mamy 6 świetlic, tak, bo z zabiórka mało rzeczy naprawdę się załatwi.
Więc no, jeżeli byłoby mi dane i tak by może los się potoczył, że byłabym tutaj dłużej, myślę, że nie jedną jeszcze imprezę byśmy wspólnie zorganizowali. Wyszło jak wyszło. No ja, wie pani, ja patrzę pod kątem, żeby była jak największa liczba odbiorców. To jest jakby budżet, którym ja dysponuję. Ja nie mogę po prostu tych transz przesuwać. Nie mogę państwu ofiarowywać materiałów na warsztaty. Państwo są radą rodziców. Pierwszy raz... My, przepraszam, i dlatego uważam, i dlatego uważam, że powiem pani szczerze, no jakby, dlatego dzisiaj poprosiłam też panią o złożenie po prostu tego pisma. Ja się nie chcę z panią przepychać, co pani mówiła, czego pani nie mówiła, dlatego dzisiaj poprosiłam o to pismo. Ja na to pismo po prostu rzetelnie odpowiem. Może tam też po prostu zabrakło takiego dokumentu z konkretnie tym, czego pani na przykład od nas oczekuje. I wtedy bym mogła spokojnie się jakby wypowiedzieć. Natomiast no, jest mi przykro, bo myślałam, że żeśmy to sobie po fakcie, ale jednak wyjaśniły telefonicznie. Więc dziękuję bardzo. Pani Agnieszko, z całym szacunkiem myśmy prosili. Ja prosiłam pani pracownika tylko i wyłącznie o kontakt, ale za mną, ja mówię w imieniu rodziców, którzy organizowali tą całą imprezę, którzy pierwszy raz stanęli wszyscy i powiedzieli, tak, zrobimy coś dla dzieci. Chodziło nam, że jak wy mieliście w planach nawet zorganizowanie takiej imprezy na terenie naszej szkoły, to mogliśmy połączyć po prostu siły. I to jest jeden zarzut, który, bo my byłyśmy u pani z koleżanką 1,5 miesiąca przed Mikołajkami. Dziękuję. Dziękuję burmistrzowi Kołaruszka. Tylko chciałem powiedzieć, że nie ma co się tak przepychać słownie, bo Miejski Ośrodek Animacji i Kultury nie ma swojej siedziby na działalność i korzysta ze współpracy ze świetlicami, ze szkołami, ma możliwość korzystania z pomieszczeń i tam organizowania swojej działalności statutowej. Tu akurat słyszę, że nie chodziło o pieniądze, bo myślałem, że chodziło o pieniądze, bo MOAK też nie jest, że chodzi nie o jest instytucją, która ma rozdawać pieniądze każdej grupie osób, która cokolwiek chce zrobić. To trzeba ten. Państwo jako Rada Rodziców robiliście, macie swój budżet i zrobiliście to dobrze. MOAK też miał prawo ze szkoły skorzystać i zorganizować. Jeśli się 1,5 miesiąca czeka na jakiś kontakt, można było jeszcze raz spróbować. Także no, ja nie znam dokładnie sytuacji, ale myślę, że nie trzeba spiętrzać problemów, tylko myśleć, co w przyszłości, jak zrobić, żeby może wcześniej, żeby wspólnie, jeśli są takie siły. Ja gratuluję państwu, że udało się wam jako Radzie Rodziców właśnie dać przykład i coś oddolnie zrobić. Właśnie na tym ta sprawa polega. W Wasilkowie coraz częściej pojawiają się jakieś takie oddolne inicjatywy i tym bardziej właśnie zachęcam rodziców, żeby czy razem z nauczycielami, czy ze swoimi dziećmi, czy sami jako rodzice, żeby też pokazali, że mają twórcze pomysły i gratuluję, bardzo, bardzo dobrze. A trzeba przede wszystkim myśleć, co można w przyszłości zrobić, co można razem, co można, na jaką pomoc można liczyć lub nie. Ja panią Bogdę nie chcę więcej dyskutować. Ja panią burmistrzu całkowicie się z panem zgadzam. Dlatego tutaj powinniśmy tą kwestię, żeby na przyszłość nie zaistniały takie sytuacje, jakie były w przeszłości, bo to nie jest tylko dla naszych rodziców, ale dla naszych dzieci, przepraszam, ale ci rodzice również działali dla całej lokalnej społeczności i chcieli również wspomóc inne jednostki. Dlatego pan jako organ nadzorujący pracę jednostek podległych, mamy do pana, pokazaliśmy jaka była sytuacja i mamy taką prośbę, że następnym razem przy podobnych rzeczach będziemy się bezpośrednio do pana już chyba zgłaszać, żeby nie nastąpiły podobne zjawiska, które miały miejsce w przeszłości. A jeszcze chciałbym panu tak serdecznie pogratulować, bo a propos tego, bo pan to też zaznaczył, to jedno, że pan obserwuje tutaj w końcu, że ludzie z tego naszego pięknego Wasilkowa, jak pan Zaleski mówił, wyszły jakieś inicjatywy oddolne i wszyscy pracują. To już moje serdeczne podziękowania panie burmistrzu, bo żaden burmistrz do tej pory w tej kadencji, a mieszka tu już 30 parę lat, nie wyzwolił takiej energii w ludziach jak pan. Dziękuję. Nie, to ja już dziękuję. Jeszcze cieszę się.
coś zapomniał pan zaleć. Tak, panie burmistrzu, jeśli chodzi o MOAK czy zakład komunalny, to są jednostki pomocnicze i tutaj mówimy o karach, jakichś środkach, to finansuje urząd gminy, tworząc budżet, więc tutaj nie chodzi o łaskę jakąś, uzupełnienie jakichś środków, tylko to jest obowiązek gminy, żeby jak jest wyrok jakiś, to akurat odnieść to. Tutaj akurat myślę, że tak zawsze było i te środki były przelewane za zgodą oczywiście Rady. Dzień dobry, moje dyskusje, ktoś nie zna, Rafał Gajnicki. Chciałem zapytać o reformę, ale spokojnie, panie burmistrzu, liczymy na to spotkanie 5 stycznia. Natomiast dzisiaj bardziej o koszty tej reformy, bo tutaj dzisiaj się przysłuchiwałem, była dyskusja o budżecie. Ja chciałbym się zapytać, ponieważ akurat nie mam takiej wiedzy, czy generalnie, jeżeli Ministerstwo Oświaty, czy też Sejm zakłada reformę, czy co, w związku z tym są planowane jakieś dodatkowe, nie wiem, subwencje, czy nie wiem, jak to nazwać, jako koszt prowadzenia tej reformy. Jeżeli tak, to czy my wiemy, jaki to jest mniej więcej koszt? A już pomijając, czy są, czy nie, czy my w budżecie na przyszły rok, ponieważ w przyszłym roku ta reforma nas dotyczy, czy mamy też jakieś kwoty przewidziane na koszt prowadzenia tej reformy? Panie Rafale, jeszcze chciałbym powiedzieć, na jakie wsparcie ministerstwa czy rządu będziemy mogli liczyć. Wcześniej słyszałem takie zapowiedzi i nie były one odwołane co do wsparcia mniejszych szkół czy wiejskich. Szkoły mają zaplanowany budżet na realizację swoich zadań na przyszły rok. Wiadomo, że to nie nastąpi od razu, że ta reforma jak gdyby ma swoje cykle i będziemy mogli zaplanować, przede wszystkim też przyjrzeć się kosztom. Dla nas w tej chwili jednym z takich większych problemów jest to, że szkoła szkole nierówna. Jedna ma na jednego ucznia taką kwotę, a inna musi z kasy gminy podwójną kwotę wziąć do utrzymania jednego ucznia. I to może być 7 tysięcy, to może być 14 tysięcy. I dla nas teraz najważniejszym takim etapem jest pomyślenie, jak zrobić, żeby tam, gdzie te koszty są zbyt duże, żeby je pomniejszyć, żeby przyjrzeć się, jak można racjonalnie tę sieć ułożyć. Także tu nie planowaliśmy jakichś specjalnych, dodatkowych pieniędzy na koszty związane z reformą. No mam nadzieję, że jeśli jakieś takie nadzwyczajne będą, to być może będziemy mogli liczyć na wsparcie rządu, ale na razie to ja myślę, że będziemy próbowali liczyć sami na siebie. No. Znaczy, bo moje pytanie stąd wynika, że zazwyczaj i gdzieś mi się obiło, już aczkolwiek mówię, nie podpieram tym żadnym faktem, że słyszałem no z mediów, tak, że generalnie rząd mówi o jakichś kosztach reformy w postaci pieniędzy, tak, więc jeżeli zakłada, że ileś pieniędzy to będzie kosztowało, to ja zakładam, że tymi pieniędzmi, że tak powiem, się podzieli z tymi, którzy faktycznie te koszty podniosą, czyli w tym przypadku chociażby Urząd Miejski Wasilkowy, tak? Ja nie łudzę się, że nagle każda gmina zgłosi się do pani minister, że chce wybudować nową szkołę albo nowe skrzydło w szkole i tak dalej i dostanie pieniądze na to. Natomiast pewnie jakieś będą, może będą potrzeby, czy na zasoby biblioteczne, czy na jakieś inne cele, na przystosowanie pomieszczeń, bo każda gmina ma też inne problemy do rozwiązania. Jedni mają może za mało pomieszczeń, a inni za dużo, bo nie mają dzieci, mają problem jak skąd dzieci wziąć na przykład do szkoły. U nas, tak jak mówiłem wcześniej na spotkaniach, i to będziemy też analizować te koszty na tym spotkaniu, które umówiliśmy na styczeń. My mamy jeszcze trochę dzieci do pozyskania do tych szkół, bo wiadomo, im więcej tych pieniędzy, subwencji na danego ucznia przyjdzie, no to wtedy łatwiej jest te pieniądze zagospodarować i pokryć koszty. I myślę, że tutaj dla nas jest szansą, tak jak powtarzałem na spotkaniach z nauczycielami, to pozyskać jeszcze tych uczniów,
których rodzice nowo osiedlają się w Wasilkowie, żeby raczej nie odpływali od nas, chociaż wiem, że to w jakiejś części zawsze jest nieuniknione, ale żeby przy dużych skupiskach, jak na przykład przy nowym osiedlu, żeby te dzieci zechciały, rodzice, żeby zechcieli dzieci przywieźć kilometr, dwa w dół do naszej szkoły, niż wieźć załóżmy po drodze do pracy, żeby przekonać, że nasza szkoła jest lepsza, że mamy lepsze warunki, lepsze dajemy możliwości, bo w sytuacji, gdy dziecko jest zwiezione do Białegostoku czy do innej gminy, to my tę subwencję za uczniem przekazujemy dla prezydenta Białegostoku czy dla wójta, burmistrza innej gminy. I wtedy ten pieniądz nie zostaje. A wiadomo, tak jak powiedziałem, ziarnko do ziarnka to właśnie daje miarę. A to wspólne wysiłek rodzice i tak dalej. Ale podsumowując, rozumiem, że z ustawy, z mocy ustawy nie ma przewidzianych żadnych konkretnych środków. Nie ma. Nie ma. No dobrze, dziękuję bardzo. Jak pan poruszył sprawę reformy edukacji, ja też chcę jeszcze parę słów powiedzieć, ponieważ spotkanie, jakie odbyło się w szkole pana burmistrza z nauczycielami, troszeczkę nas zaniepokoiło, gdyż wtedy dowiedzieliśmy się, że rozważane są dwa warianty i te utworzenia szkół w Wasilkowie. Jeden wariant to jest jedna szkoła w dwóch odległych od siebie budynkach, jedna szkoła na prawie więcej chyba niż 14-milionową gminę.